Witajcie, moi kochani. Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie w kolejny dzień, w kolejny dzień tygodnia. Jest dzisiaj czwartek. Ja wczoraj byłam właśnie na badaniach. Miały tam być jakieś sprawy papierkowe, ale w końcu właściwie były badania i potem bardzo długo czekałam na taką rozmowę. No, czekałam do godziny prawie 16. Jak Wam powiedziałam, znowu działamy, znowu staramy się przyspieszyć, załatwić i dzisiaj jadę jeszcze raz, jadę po skierowanie, jadę na podpisanie umowy, myślałam, że wczoraj będzie podpisana, nie wiem, dzisiaj mam jechać i no i będziemy działać. Wstępnie pozałatwialiśmy błyskawicznie znowu pewne sprawy, które udało nam się załatwić, ale opowiem dopiero, jak już będzie po, bo to wiecie, jak to jest. Jak będzie po, opowiem. Powiem Wam tak. Jestem umęczona. Troszkę jestem rozczarowana. Nie wiem, czy moje rozczarowanie... Ojej, czekajcie, może tu... Nie mogę sięgnąć. Nie mogę się ruszyć. Też nie sięgam. Ja nie jestem lekarzem. Ja przecież nie mam wglądu do wszystkich tam tych procedur. I muszę się podporządkować, zaufać jednostce i wykonywać. Cieszę się, że niektóre sprawy można właśnie przyspieszyć w ten sposób, że dostajecie wolną rękę i możecie sobie niektóre rzeczy zrobić prywatnie, ale nie wszystkie. Bo widzicie, no nie ukrywajmy. Prywatnie jest zupełnie, zupełnie inaczej. Weźmy nawet kiedyś mój syn na squashu zerwał sobie ścięgno. I gdyby on poszedł do państwowej jednostki, to znajoma mi opowiadała, jak zrobili tam ścięgno, szef od samego, słuchajcie, kostki do samego kolana, wielki. On pojechał do takiej prywatnej kliniki, Caroline, natychmiast, w tej sekundzie, kiedy to zdiagnozowali, on ze squasha od razu pojechał. Od razu zrobili mu operację. Oczywiście wszystko kosztuje. Musicie za operację zapłacić. W sumie taka operacja z rehabilitacją, musicie zapłacić 20 parę tysięcy, ale macie zrobione to rzetelnie, macie zrobione to natychmiast, tam nie ma czekania, tam nie ma czekania, tam nie ma terminów. Jest problem i działamy od razu. Ale nie ma jeszcze w Polsce prywatnych takich klinik, które leczą takie przypadki rakowe, no i nic nie zrobicie. Musicie czekać na terminy. Musicie poddać się takiemu planowi, jaki zostanie wobec Was zastosowany. Pomimo, że może Wam się wydaje, że moglibyście daną rzecz zrobić szybciej, ale to nie wy decydujecie.
Wy ufacie osobie, która się wami zajmuje, która ma swoje racje. Powiem wam, że przeciągnięta zostałam za długo, za długo. Zaszło to już tak daleko, że ja w tej chwili jestem pełna obaw. I oczywiście znowu zadziałaliśmy, znowu zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale na ile to zostanie włożone, wklejone w ten cały system, zobaczymy. Ja chcę jeszcze dzisiaj poprosić, może jeszcze uda mi się niektóre rzeczy, bo nie wszystko możecie przyspieszyć. Jest tak w państwowych jednostkach, że dane badania na przykład nie wolno jest wam zrobić nigdzie indziej. Tylko musicie tam i musicie czekać. Ale są wyjątki, gdzie możecie zrobić. I to jest całe szczęście. Bo jeżeli kogoś stać, może zapłacić i zrobić sobie wcześniej. A są osoby, które czekają. Tu kiedyś jedna pani napisała, że kobieta czekała, czekała na termin i zmarła. No i co no? Ludzie umierają, nikt nikogo nie będzie za to obwiniał. Ktoś mógłby powiedzieć, proszę sobie iść do prywatnej kliniki, ale nie ma u nas takiego zaplecza prywatnego, nad wszystkim można by dyskutować. Nad wszystkim można by powiedzieć swoje zdanie. Ale nie ma co tutaj, słuchajcie, gadać, narzekać, jeżeli poddaliśmy się danej procedurze, mamy zaufanie do osoby, która was prowadzi. No, wiecie, jak zaczniecie swoje mądrości wypowiadać, które często nie są absolutnie, no nie macie wiedzy tyle, żeby coś podważyć, żeby coś nie macie. Nie możecie nawet w zasadzie specjalnie dyskutować. Możecie się tylko poddać czekaniu. Albo przeżyjecie, albo nie. Tak jak powiedziałam, byłam wczoraj. Dzisiaj jadę jeszcze raz. Będą wykonane pewne inne czynności, jedne papierkowe, inne niepapierkowe. Nie będę komentować, nie będę, bo nie ja, ja nie jestem, słuchajcie, kompetentna w takiej dziedzinie, żebym mogła tutaj komentować, podważać. Nie, ja zaufałam lekarzom i wierzę, że ich działanie jest naprawdę w 100% ku mojemu dobru. Oczywiście mogłabym powiedzieć, że poprzedni screening ja bym sobie życzyła, żeby był w ciągu jednego tygodnia, a był rozłożony na dwa. No ale jak usłyszycie, że terminy pewnych badań są tylko w jeden konkretny dzień w tygodniu, no to jak to przeskoczyć? A na przykład tego badania nie możecie sami zrobić prywatnie, bo niektóre można, niektóre nie. Ja czuję się słabo. Czuję się słabo. Boję się, bo dziś będę musiała jechać sama i nie wiem, nie umiem już się tym posługiwać. Najpierw mi migało 80, potem 81, 82, 83, potem 84, potem 90. Nie wiem dlaczego to. Nie umiem, nie wiem. Raz mi syn pokazał, ale zapomniałam. Nie wiem, czy ja to dobrze robię. Czy to powinnam jeszcze raz kliknąć? Już po prostu mnie to wszystko, wiecie co?
Umęczyło. No nie, no wygląda, że mam 94. No to dobra, okej. W nocy się bardzo źle czułam, nie mogłam właśnie tak, się wystraszyłam, że nie mogłam złapać tchu, a jeszcze nie mam tlenu. Jeszcze nie mam. No dzisiaj pojadę sama. Załatwię to, co mam załatwić. Oby jak najszybciej i pozytywnie. Wczoraj wyszłam, byłam w domu godzina 17:30. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. I tak jak mówię, wędki pozapuszczaliśmy. Staramy się część rzeczy właśnie przyspieszyć na własną rękę. Jak się uda, jak już będzie po, to Wam powiem. Tak jak Wam mówię, otrzymałam informację, że musi być to ta przerwa, pomimo że zmiana była bardzo mała. Bo wiecie, to zależy od procedur. W jednej jednostce, na przykład tam, gdzie robiłam Gamma Knife, pan profesor mówi, że to nie ma wpływu na immunoterapię, nie można od razu, ale to jest jego zdanie. A spółka, która zajmuje się badaniami klinicznymi, ma swoje wytyczne i ma swoje procedury, i ma swoje ograniczenia, i ma swoje warunki. Więc nie można tak jednoznacznie, wiecie, samemu domniemywać, a dlaczego, a może, możemy oczywiście niektórych rzeczy nie rozumieć. Ale no nie mamy innego wyjścia, jak poddanie się. Jeżeli dana komórka się tym zajmuje, no to wytycznym i wymaganiom w tej komórce. I tyle. I ja to robię. Oczywiście jest mi bardzo smutno, że to się jeszcze ciągnie. I jest mi bardzo smutno, że postępy w tej progresji są bardzo widoczne i znaczne i dotkliwe. I oni już teraz też to zauważyli, bo już wczoraj była mowa, już pani nie ma czasu. No ja o tym bardzo dobrze wiem, już od 2 tygodni, że ja nie mam czasu. No ale kto pomyślał, że wyjdzie jakaś zmiana? Można oczywiście domniemywać, że zmiana była malutka, bo mówię Wam, ja byłam 18 minut tylko, ale pewności nie ma. Dopiero po kolejnym teraz badaniu okaże się, które już załatwiamy, żeby było jeszcze w tym tygodniu. Oczywiście usłyszałam, że w przyszłym tygodniu nie dostanę leku. Nie. Że w przyszłym tygodniu jeszcze będą badania. I teraz, aż mi się wyrywa z piersi, proszę mi dać skierowania, te badania załatwię na własną rękę. Ale czy taka zgoda będzie? Nie wiem. Bo mówię Wam, jest tak, że niektóre badania nie mogą być zrobione. Bo na przykład oni też mają umowy z prywatnymi klinikami i niektóre badania robią w prywatnych klinikach, bo u siebie nie mają na przykład takiej maszyny. Więc czy w tej prywatnej, czy w tamtej prywatnej? Wtedy oczywiście jest to też za darmo, bo oni współpracują z tą prywatną kliniką i możecie tam te badania zrobić, tylko są terminy, ponieważ jeżeli państwowa jednostka współpracuje z prywatną, to z tej państwowej, te miliony ludzi jest skierowane na tą właśnie, do tej prywatnej, na te badania. I przez to, no, tak to wszystko wygląda.
powiem Wam, że od samego początku ja miałam tyle walki, tyle w sobie werwy. Mam ją nadal, oczywiście teraz osłabłam, nie mogę tu się tak ekscytować, bo naprawdę nie czuję się niezbyt dobrze. Tak jak pisaliście, wszystko się okaże, wszystko w rękach Pana Boga. Także dzisiaj jadę, załatwiam, co mam załatwić. No życzę sobie, żeby to wszystko pomyślnie się ułożyło. Zasmuciło mnie to, że w przyszłym tygodniu nie dostanę jeszcze tego leku. Czy naprawdę oni uważają, że ja mogę wytrzymać wszystko? Wiem, że są obwarowani terminami, że mi z palca nie pstrykną i nie zrobią terminu. Ale ja w swoim życiu działałam inaczej. Ja, jeżeli coś było, można było coś zrobić, to zrobiłam wszystko, żeby to załatwić natychmiast. Ale widzicie, wszędzie pracują ludzie. W różnych miejscach ludzie mają różne przebicie. Na tych ludziach wy musicie się opierać. Tak jak załatwiałam to poprzednie moje badanie, teraz będę miała ponowne. Też nie wiem, czy uda mnie się znowu trafić na osobę, która załatwi mi to, przyspieszy, pójdzie, porozmawia, żeby opis był w ten sam dzień. Nie wiem, czy mi się uda. Ale poprzednio miałam na przykład właśnie w prywatnej klinice taką sytuację, że no, jedna osoba była bardzo powolna, taka nieśmiała, zadzwoniła i pytała, tak wiecie, przepraszała, że żyje. Taka osoba nic nie załatwi. A druga osoba? Proszę pani, proszę zaczekać, ja nie będę dzwonił, ja pójdę, zapytam. Można? Można. Jestem taka wyciszona, ponieważ miałam bardzo ciężką noc. Bardzo ciężką. I jeszcze jak usłyszałam, że ja w przyszłym tygodniu jeszcze tego leku nie dostanę, jak ja to wytrzymam, nie wiem. Nie wiem. A nie dostanę, bo jeszcze konieczne są inne badania. To znaczy, w ogóle czy go dostanę, to nie wiadomo, bo musi być najpierw wynik z badań. Więc nie ma co w ogóle. Wiecie co, nie chce mi się już nawet ekscytować. Nie chce mnie się... Ja w swoim życiu działałam zupełnie inaczej. Dla mnie nie było rzeczy niemożliwych. Ale jeżeli czasami no jesteście uzależnieni, nie przeskoczycie tego nijak, to musicie czekać. Ja już zadziałałam. Ja już nie czekam na niektóre rzeczy. Już działamy sami. Co się uda, powiem Wam. Jaki będzie wynik, czy pozytywny, czy negatywny, też Wam powiem. Byłoby przykro, jakby mnie zdyskwalifikował. Wolałabym, żeby był taki, że mogę już dostać, ale wiecie co, aż mnie nerwy biorą, że to tak długo się ciągnie. Aż mnie nerwy szarpią z tego powodu. W
bo ja nie należę do takich osób. To, że, wiecie, ja na pierwszy rzut oka wyglądam jako tako. Ale czy oni wiedzą, że ja każdej nocy nie śpię, bo tak cierpię? I cierpię 24 godziny na dobę i wszystko, co było już na granicy, posunęło się jeszcze dalej. Więc co? Będziemy czekać dalej? Jak będą przyrzuty na wszystko? Nie wiem, już wiecie co. Realia czasami są nieubłagane. Ale głowa do góry, bo mówię wam, zadziałaliśmy. Powinnam tutaj piać z zachwytu, ale jeszcze nie, nic nie powiem, nie będę piać, bo poczekajmy. Powiem wam, może myślę, że jutro część rzeczy wam powiem, jak już będzie wiadomo, albo dopiero po weekendzie. Żeby można było wiadomo, no, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Na przykład teraz znowu dostałam, słuchajcie, nie mogę normalnie. O Jezus, Jezus, Matko Boska. O Boże, czy oni mają w ogóle świadomość? Boże jedyny, miej mnie w swojej opiece. Ale już jest bliziutko, już mówię wam. Zabukowane pewne sprawy są. Już będziemy działać. Dzisiaj jadę, dopełniam pewnych formalności. Które wczoraj nie zostały dopełnione, dopełnię je dzisiaj. Powiem wam, z czego to wynika. Z tego, że w takiej państwowej jednostce jest mnóstwo ludzi, a mało lekarzy. I oni mają, oni tam latają jak pszczoły w ulu. Oni sami nie mogą sobie z tym poradzić. Naprawdę. Więc oni też się starają. Więc też nie można tak zarzucić. Bo starają się. Też starają się pomóc. Ale jaki będzie efekt? Zobaczymy. Dzisiaj jadę. Jadę właśnie podpisać kolejną, nową umowę, zgodę. Z tego tytułu będę musiała mieć jeszcze raz opiać zrobione te badania, co wczoraj. Więc zrobimy. Zobacz, jak ta moja rączka, czy mnie tu już można kłuć, bo mnie można kłuć tylko w jedną, bo w tą nie można. Tu nie mogę nic. O, zobaczcie, jak mi pani ładnie zrobiła. Miałam wczoraj pobieraną krew. Nawet kropeczki nie ma. Tak pięknie zrobiła. Jest cudna taka pani pielęgniarka. Pani Małgosia. Pięknie, pięknie to zrobiła. No i pani doktor też się starała. Też zadzwoniła raniusieńko. No i powiedziała, żebyśmy właśnie spróbowali swoich możliwości. No i zobaczymy. Zobaczymy. Ale tak opornie to wszystko się posuwa, że czasami naprawdę aż bierze złość. Ale co tu się złościć? Nie ma się co złościć. Trzeba po prostu. No, mamy wszystko, że tak powiem, no, uzasadnione, więc nikt tutaj nie siedzi z założonymi rękami, nikt nie przeszkadza, tylko starają się pomóc. I lekarze, który się nam opiekuje, bardzo stara się pomóc. Bardzo. Więc jedynie po prostu można się obrażać na los, który dokonał tutaj takich przeszkód. Takie kłody mi rzucił pod nogi. Ale z pomocą własną, z pomocą pozytywnie nastawionych lekarzy,
Myślę, że może przeskoczymy. Może przeskoczymy. Więc moi kochani, będę z wami na bieżąco. Powiem co i jak. Dalej wielka niewiadoma. Dalej wielka niewiadoma. To jest bardzo takie, wiecie, i deprymujące, i takie, no, zniewalające, że jeszcze nie wiecie. No ale i tak powiem wam, że kilka rzeczy już teraz załatwiliśmy wczoraj na pstryk palca. Tylko trzeba to jeszcze wszystko razem zsynchronizować, puścić. No i to takie, wiecie, trzeba wysłać, czekać.